Warsztat, restaurant na Izaka. Kurwa, ciągle codzienne przygody z wyjazdem z tego domu. Ocipieć można. Pan może wydać 5-5-3? 5-5-3. Mhm. Dziękuję. Dzięki wielkie. Na sukienniczą. Do odbioru jest gotowa od klienta. 158 zł. Płaci 200. Gość mi coś tu szprecha po angielsku, a ja nie rozumiem. Ja go nie rozumiem w ogóle. Dobrze, że ta aplikacja tłumaczy od razu. Tu policja stoi. Co tu się dzieje? Coś konkretnego się dzieje. Znowu jakiś Donald Musk przyjechał. Dobra, co ten mi tu napisał? Cześć, przepraszam, wracam do domu 5 minut później. Nie musisz jechać na czwarte piętro, możemy spotkać się w pobliżu recepcji. Nigra. 10 minutes later. Dobry. Adrian, tak. Aha, dobrze. Tam będzie 158 zł. Aha, dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Krocka, McDonald's. Pisał któryś z widzów odnośnie napiwków w komentarz, że klienci to mogliby coś więcej od siebie rzucić za wnoszenie zakupów na wyższe piętra. Ja podchodzę do tego tak, że no dadzą, to dadzą. Fajnie. Ale nie dadzą, to też nie jakoś. Proszę. Nie podchodzę do tego tak, że powinienem dostać, czy no oburzać się jakoś, czy coś, że nie dali. No ale w takim przypadku, jak teraz gość mi napisał, że się spóźni 5 minut, gdzie się spóźnił 8, płacił gotówką, no wydałem mu tam 42 zł reszty, zamówienie za 150 zł, ale tą dwójkę, no to no, mogliby to darować. Pan ma SY? SY moja. No to już pan. Tu pan ma napój, a tutaj pan ma resztę.
Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Mam nadzieję, że ta kawa przeżyła. Proszę, proszę. Dobry, można? Dobry, ja mam zamówienie do pokoju prawdopodobnie 411. No proszę. Można iść? A jeszcze zapytam, które to będzie piętro? Czwarte. Dziękuję. Ja jestem. Przepraszam? Sorry. Co jest do chuja? Sorry. Here? It's correct, yeah. Oh my god, sorry. Yeah, yeah. This quite French actually, like how it works. You know, straight to the box, Hey, thank you. Wbiłem im na pokój. Ty, lampka nie działa. Kurwa, gdzie ja? Gdzie mam iść? A do góry. Znowu wyszedł. Dobra, dawaj jakieś zamówienie, bo minęło 45 minut, ja mam 20 zł. Flichty burger z Brackiej za 6 minut. Chyba najkrótszy kurs, jaki dostałem. Z tym burgerkiem. Zazwyczaj to zaczynało się od 5 w górę. A tu proszę, tylko pod Wawel. 6,84. Ja dzisiaj się na to nie piszę. A co ja poradzę, że ja lubię kombinować. Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. McDonald's. Gdyby nie to, że Zwierzyniecka taka rozkopana, to bym tamtędy przeleciał. Tak to człowiek dookoła jeździ.
odebrane, będzie gotowa. Jestem. Na Mickiewicza. 59. Kurde, i gość znowu 200 płaci. To wymienię 100 na 200. To już w ogóle nie wiem, gdzie ja tym zapłacę. Jakiś hotel chyba. Nie podał mieszkania, więc nie wbijam. Napisałem mu, że jestem na miejscu. Mam nadzieję, że wyjdzie. Chyba idzie. Dzień dobry. 87. 100. Proszę bardzo. Do widzenia. No i świetnie. Saldo mam 316 teraz. Trzeba będzie dymać do wpłatomatu i to przelać. Może to wydam zaraz. Znowu szewska. Proszę bardzo. Dziękuję. Dla pana. Się kałuża na wjeździe. Przyparkuję tu na moment. Że nikt akurat nie przyjedzie w tym momencie. Dzień dobry. 47. 47 złotych. Proszę reszta. Jedno. I drugie, dzięki. Do widzenia. Padła mi galeria krakowska. Burger King. Przez to, że się w tym burgerze tak lubią dupsyć z tym zamówieniem, odrzuciłem to. Takie zamówienia niech sobie biorą skuterowcy albo samochodziarze. My to było tylko wejść, to jeszcze. Ale ja im dostał 20 minut, czekał na zamówienie. Myśląc, że akurat mi roweru nie robią. Aha, muszę im 180 wpłacić. No, jest szlak. Pewnie customer, nie? Wyśmienicie. Ale wieje. Zimno w tej bluzie się robi. No, dawaj. Z wiatrem jedziesz, gościu, depnij. Pokarali mnie za to odrzucenie. Na Bronowice jadę. Tutaj. Jak ta druga. Jakie to są mieszkania? Tutaj.
Po ciemku siadłem i dobrze. Nie ma dobrego. Proszę bardzo. Do widzenia. Pani Majus, na bok byś szedł. Coś jest nie tak z przednim kołem. Powietrze mi znowu schodzi. Dobra widzowie, wracam na chatę. Ja mam teraz zarobione 63 zł. 2,5 godziny. To nam daje 25 na godzinę. Także pyta jak sam chuj. Dopompowywałem powietrza dzisiaj. Zrobiłem ten sam błąd co wtedy. Dałem 3,5 bara z przodu. I prawdopodobnie znowu przebiło się o tą pierdoloną szprychę. Opierdalam całą obręcz taśmą dookoła. Izolacyjną. No, teraz skręć kurwa bez powietrza. Ja pierdolę. Odchylę się do tyłu, to trochę to odciążę. Dobra, nie ma co kaleczyć na tej kamerze. Chociaż nie wiem, czy nie zostawić włączonej, bo jak wydupcę, to będzie przynajmniej śmiesznie. Ale może lepiej tego nie nagrywać. No to do jutra, bo do pojutrza. Siema, no.